Cześć! Dzisiaj napiszemy sobie nową grę o kocie, myszy i chrupkach serowych. No, na początek może zacznę od tego, że pokażę, jak ta gra działa. Tak, no więc teraz przystąpimy do napisania tego typu gry. Zacznę od tego, że nadam nazwę, czyli kot, myszka i chrupki serowe, tak żeby na przyszłość mieć już pod odpowiednią nazwą zapisany projekt. Zacznę od tego, że mój kot będzie miał się poruszać po jakimś tle, czyli wybieram scena, tła i powiedzmy tło z biblioteki. O, to. Tu usunę i mam takie konkretne tło dla mojego kotka. Teraz kotek będzie się przemieszczał tutaj na dole, prawo, lewo i będzie machał łapkami. Zacznę od napisania przemieszczania kota. Czyli w zdarzeniach, kiedy wybrano flagę, czyli kiedy uruchomiono grę, kot musi się przesuwać zawsze, cały czas. On będzie tutaj patrolował okolice. Będzie chodził prawo, lewo. I powiedzmy z prędkością 10 kroków. Spróbuję, jak to działa. Kotek się przesuwa. Troszkę za szybki jest na moje oko. Spróbujemy 5 kroków. No i kotek patroluje okolice. No ale dość głupio patroluje, bo po dojściu do ściany blokuje. Teraz szukam w takim razie czegoś takiego, jeśli na brzegu odbij się. Cały czas poruszam się w sekcji ruch. Więc po przesunięciu 5 kroków sprawdzam, czy jestem na brzegu i jeżeli tak, to się odbijam. Super, kot patroluje okolice, no tylko czemu na głowie? Dlatego, że odbijanie się domyślnie powoduje obrócenie kota o 180 stopni. Muszę to zmienić. Jest tu taka opcja, ustaw styl obrotu, lewo i prawo. I to bym chciał wykonywać jeden raz po naciśnięciu flagi. Jeżeli wrzucę to do pętli zawsze, też będzie działało, ale niepotrzebnie. Niepotrzebnie będzie obciążało działanie procesora, działanie komputera. Nie musimy za każdym razem zmieniać stylu obrotu. Ten styl obrotu zmieniamy jeden raz. Dlatego dla ładnego programowania ustawię go na samym początku, zanim zacznę przesuwanie. Ok, kot przemieszcza się już w sposób, jakiego oczekiwałem. Prawo, lewo, patroluje okolice. No ale jeszcze ciągle nie macha łapkami. Jeżeli zajrzymy sobie do kostiumów kota, to są tutaj dwa kostiumy. Dwie klatki filmu jakby. Gdybym je przełączał na zmianę, jedna, druga, wtedy kot machałby łapkami. No więc teraz wystarczy to oprogramować. Czyli znowu, zdarzenia, kiedy wciśnięto flagę, pętla zawsze i co? W wyglądzie, tym razem w wyglądzie, no bo kostium kota to jest jego wygląd. Jest coś takiego jak następny kostium. Zobaczmy, jak to działa. O, działa, tyle że kot przebiera nogami zdecydowanie za szybko. Musiałbym go spowolnić. W kontroli znajdę coś takiego jak czekaj jedną sekundę. Czyli po każdej zmianie kostiumu kot będzie czekał sekundę na następną zmianę. No ale teraz macha troszeczkę za wolno. Chciałbym tu powiedzmy pół sekundy. 0,5. Ups, nie da się wpisać przecinka. Dlatego, że Scratch jest amerykański, musimy tu zastosować 0,5. Czyli połówkę sekundy. Teraz mój kotek będzie machał łapkami już zdecydowanie szybciej. Można spróbować tu na przykład 0,2 sekundy czy 0,3 sekundy i dobrać sobie prędkość machania łapkami do prędkości biegania kota. Tak? Jeżeli tutaj spowolnimy kota,
będzie szedł wolniej, no to i łapkami powinien machać wolniej, na przykład co pół sekundy i kotek się przemieszcza. Także tymi dwoma parametrami mogę sterować i prędkość kota oraz prędkość machania łapek. Dobrze, nadszedł czas na zaprogramowanie myszki. Czyli muszę dodać kolejnego duszka. Ponieważ za chwilę będę wykorzystywał nazwy w ogóle duszków, to popatrzmy, co tu jest na dole. Jest kotek o nazwie Sprite 1. Ta nazwa nie bardzo mi pasuje. Kliknę w i i zmienię mu nazwę na kotek. Już mam jednego duszka o nazwie kotek. Teraz potrzebuję kolejnego duszka o nazwie myszka. Czyli wybierz duszka z biblioteki. Taka trochę spłaszczona, ale niech będzie mysza 1. Nazywa się Mouse 1 i od razu jej zmienię nazwę na mysza, żeby nie było wątpliwości. Czyli mam kotka i myszę. Moja mysza jest dosyć duża, ale tym się za chwilę zajmę. I na razie jeszcze nic nie robi. Chciałbym, żeby moja mysz po uruchomieniu gry była zdecydowanie mniejsza. Czyli zacznę od zdarzenia, kiedy wybrano flagę i w wyglądzie mogę ustawić rozmiar na określony ilość procent. 100% to jest taki rozmiar, jak jest teraz. Jeżeli dam 50%, czyli połówkę setki, otrzymam mysz o połowę mniejszą. Spróbuję. OK, po naciśnięciu flagi mysz zmalała do rozmiaru 50% tego typowego myszowatego rozmiaru. Tak samo mógłbym sobie powiększyć kotka. Jeżeli kotek, no ten rozmiar jest za mały, chciałbym, żeby większy kot patrolował okolice, no to do części kota, no albo w części, gdzie jest kostium, albo w części, gdzie jest styl obrotu, logiczniej byłoby tam, gdzie jest kostium, bo tam jest ustawianie wyglądu. Damy ustaw rozmiar na przykład 150. Tak? I kot zdecydowanie nam urósł. Tylko, że kot nagle zaczął się przemieszczać już nierówno, tylko fruwa, lata w jakiś dziwny sposób. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kot niestety, jeżeli był za duży, to Scratch go automatycznie troszeczkę przekręcił. I jak już się nie mieścił. No a jak go przekręcił, no to teraz kot już nie jest równo o 90 stopni, tylko kot się już teraz przemieszcza po skosie. Można to naprawić, wrzucając do ruchu ustaw kierunek na 90 stopni. I teraz po uruchomieniu gry kot ma ustawiony kierunek na 90 stopni. Więc nawet jeżeli nam się gdzieś przekręci, to po każdym naciśnięciu flagi mamy ustal styl obrotu lewo-prawo oraz ustaw kierunek na 90 stopni. A 90 stopni to jest właśnie ten typowy układ bez obrotu. Czyli mam kota, który patroluje okolice, kota o rozmiarze 150, mam myszę o rozmiarze 50%, no i ta mysz na razie się nie przesuwa, a miała podążać za kursorem tam, gdzie jej wskazuje drogę. No więc w naszej myszy po ustawieniu na przykład rozmiaru robię pętlę zawsze i w tej pętli zawsze robię ruch przesuń o na przykład 3 kroki i mysz zacznie chodzić. No ale chodzi znowu w sposób głupi, a nie tam, gdzie ja jej wskazuję. Mogę tu oczywiście dorobić odbijanie się, tak jak w przypadku kota, czyli jeżeli na brzegu to się odbi, ale dalej myszka nie chodzi w taki sposób, w jaki ja bym chciał, czyli tam, gdzie pokazuję jej o tu idź czy tu idź. Czyli chciałbym, żeby ona się obracała w stronę wskaźnika myszy. Tak? Czyli przed przesunięciem o 3 kroki ustaw w stronę wskaźnika myszy. I teraz mysz podąża za tym, jak jej pokażę drogę. Śledzi tak naprawdę to, gdzie znajduje się kursorek mojej myszki. No troszkę się to dziwnie zachowuje w momencie, kiedy mysz dochodzi do kursora, no bo wtedy stara się odwracać i tak naprawdę kręci się w kółko bardzo szybko. No ale możemy nią sterować, prowadzić, gdzie ma iść, a gdzie nie ma iść. Następnym zadaniem będzie dorobienie chrupków serowych
które moja mysz będzie zjadała. Czyli kolejny duszek są chrupeczki serowe. No i znowu, chrupki troszeczkę zbyt duże dla mojej myszki, ale ja sobie zrobię, że one będą zmniejszone nie w programie, tylko zmniejszę je ręcznie, żeby pokazać, że jest również taka możliwość. Zmniejszanie ręczne. O, i ustalam taki rozmiar chrupek. Chrupki nie będą rosły w czasie gry, ani malały w czasie gry. W związku z tym mogę je ustawić jako ręcznie zmniejszone. Nazwę je również tutaj chrupki i już mam trzy duszki. Chrupki, mysza i kotek. I teraz moja mysz może chodzić i dotykać tych chrupków, ale nic się jeszcze nie dzieje, dlatego że nie zostało to oprogramowane. Muszę oprogramować taką sytuację, że w momencie, kiedy myszka dotknie chrupków, to zostanie zwiększony punkty dla myszki. Jeszcze nie mam w ogóle punktów, ale to będę musiał dorobić. A chrupki znikną i pojawią się w innym miejscu. Zacznę od znikania i pojawiania w innym miejscu, a potem zrobię punktację. Otóż w moich chrupkach znowu robię, kiedy naciśnięto flagę, czyli kiedy rozpoczęto grę, kontrola zawsze, pętla zawsze się powtarza, powtarza i powtarza. Moje chrupki muszą cały czas pilnować, czy przypadkiem nie dotyka mnie myszka, czy przypadkiem nie dotyka mnie myszka. No i właśnie, teraz dochodzę do sprawdzania. Jeżeli dotyka mnie myszka, to zniknij, bądź zjedzony. Jak zrobić to? Po pierwsze, najpierw jeżeli. Jeżeli dotyka mnie myszka. Jak zrobić dotyka mnie myszka? Otóż są tutaj czujniki. Czyli już dwie rzeczy nowe. Kontrola, instrukcja warunkowa, tak się to fachowo nazywa, jeżeli. I w czujnikach dotykanie. Jeżeli dotyka myszy, no to co? To wtedy mam zniknąć i pojawić się w innym miejscu. Czyli tak naprawdę po prostu pojawić się w innym miejscu, przenieść się w inne miejsce. No więc jest taka opcja w ruchu, jak idź do XY. Nie należy tego mylić z chodzeniem takim, jak się przemieszczają duszki, tylko idź do XY oznacza przenieś się magicznie, teleportuj się w nowe miejsce. W jakie miejsce? A, i tu trzeba wiedzieć, co to jest X, co to jest Y. Małe wyjaśnienie. Każda płaszczyzna, każda plansza ma swoje wymiary. Tu jest środeczek mniej więcej o wartości 0,0. W górę i w dół jest tak zwana oś Y. Czyli tam im wyżej, tym jest większa wartość Y, a im niżej, tym mniejsza wartość Y. Natomiast na boki, prawo, lewo, jest oś X. Im bardziej w prawo, tym bardziej większa liczba. Im bardziej w lewo, tym mniejsza liczba. Przy czym, ponieważ tu jest 0,0, no to z jednej strony są liczby dodatnie, a z drugiej strony liczby ujemne. Moja plansza jest o wysokości około, powiedzmy, 148 na, czy powiedzmy 150 na minus 150 w Y, a w X od około, powiedzmy, 225 i minus 225 z tej strony. No więc teraz musiałbym wylosować nowe miejsce dla chrupek. Czyli losowanie, dwa razy losowanie mi jest potrzebne. No i w ten sposób zbudowałem wyrażenie. Jeżeli dotykam myszy, to przenieś mnie w losowe miejsce. Wrzucam to do pętli zawsze. Czyli zawsze, zawsze, zawsze będę testował, czy przypadkiem nie dotyka mnie mysz. No i efekt działania jest taki, że chrupki przenoszą się w losowo wybrane miejsce. No, mysz sobie nic nie robi z tego, że kot tu jest. Za chwilę będziemy musieli to oprogramować. Ale na razie chrupki pięknie przenoszą się w nowe miejsce. Przydałoby się, żeby mysz po zjedzeniu chrupków rosła. No skoro się najadła, no to rośnie, pęcznieje. No więc jak to zrobić? Pęcznienie myszy
będzie podobnie jak w przypadku losowania nowego miejsca dla chrupek. Tylko, że to będzie wewnątrz mózgu myszy. Czyli muszę iść do myszy, do jej mózgu. No i co? Zdarzenia, kiedy naciśnięto flagę, kontrola. Powtarzaj zawsze. I teraz znowu tak jak w przypadku chrupek. Jeżeli dotyka chrupek, czyli jeżeli mysz dotyka chrupek, to ma rosnąć, ma zwiększać się jej rozmiar. Czyli jeżeli dotyka chrupek, to w wyglądzie zmień rozmiar. No, zobaczymy, czy o 10 będzie dobrą wartością, ale powiedzmy, za każdym razem, kiedy będę dotykał chrupek, mój rozmiar będzie rósł o 10 punktów. Sprawdźmy, jak to działa. No, daleko mi się wylosowały te chrupki. O, jest, myszka urosła. A, kot na razie mi nie przeszkadza, to po nim przejdę. Mysza rośnie. No, za chwilę się tak naje, że jej rozmiar będzie zdecydowanie za duży, ale o tym jeszcze w naszym programie będziemy musieli napisać. No i warto by teraz dorobić punkty. Punkty, czyli zmienna, czyli dane. Coś, co w głowie kotka, myszki czy całej gry jest przechowywane. Więc chciałbym utworzyć zmienną. Nie listę, bo lista to tak jak lista zakupów, prawda? Wiele rzeczy może zapamiętać. Ja chcę zapamiętać jedną rzecz. Punkty, jakie mysz zdobywa wtedy, kiedy zjada kolejne chrupki serowe. Czyli utwórz zmienną i nazwiemy ją punkty. Ona może być dostępna dla wszystkich duszków albo tylko dla duszka myszka. Mogę zrobić, żeby była tylko dla duszka myszka, ale jeżeli zrobicie, że dostępna dla wszystkich duszków, też nie będzie to jakoś specjalnie źle. W tym przypadku ta zmienna może być dostępna również dla wszystkich. I nazwiemy ją punkty. I już na ekranie pojawiło mi się mysza, punkty i zero. Teraz za każdym razem, gdy mysz zje chrupki serowe, będę musiał te punkty zwiększać. Czyli gdzie mam zjadanie chrupek? Wewnątrz chrupków oraz wewnątrz myszy. Chrupki reagują na zjadanie w tym, że uciekają w nowe miejsce. Natomiast mysz reaguje na zjadanie w ten sposób, że rośnie. No i myślę, że to jest dobre miejsce. Tam, gdzie ona rośnie, to jednocześnie będą jej przyznawane punkty. Czyli wewnątrz mózgu myszki mam, kiedy dotyka chrupek, zmień rozmiar o 10. No więc tu chciałbym jeszcze zmień punkty o 1. Prosta sprawa, czyli punkty mi się zmieniają o 1, zwiększają o 1 tak naprawdę, za każdym razem, kiedy zjem chrupki. Spróbuję, czy mi to działa. Ciach, 1 punkt, 2 punkty, 3 punkty, 7 punktów, 8 punktów, 9 punktów, 10. Mysza super rośnie i zdobywa punkty przy zjedzeniu każdej nowej miseczki. Czyli sprawa punktów z głowy. Teraz limit czasowy. Moja gra ma trwać 30 sekund. Czyli chciałbym, żeby gra odliczała i w momencie, kiedy minie 30 sekund, zatrzymywała akcję, już jest za późno. Mogę to zaprogramować tak naprawdę wewnątrz dowolnego z duszków. I w kropkach serowych, i w myszy, i w kotku. Ale najbardziej logiczne byłoby to zaprogramować w mózgu naszej sceny. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, jak mówię, że chrupki serowe mają swój mózg, czy scena ma swój mózg, ale to jest ta część, która powoduje, że coś się dzieje i jest to związane z danym duszkiem albo ze sceną. Tutaj logiczne jest, że scena odlicza czas, ponieważ ten czas jest dla wszystkich duszków, dla całej gry. Dlatego w mojej scenie zrobię sobie zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, kontrola, powtórz na przykład 30 razy, powiedzmy, że 30 sekund, to 30 razy odliczaj sekundę. Co to znaczy odliczaj sekundę? To znaczy czekaj jedną sekundę. I w momencie, kiedy on czeka jedną sekundę, to po odliczeniu 30 razy sekunda
czyli po tej pętli, która się powtarza 30 razy, dołożymy po prostu zatrzymaj wszystko. Sprawdzę, jak to działa. Gram. Nie widzę tego czasu. Jeszcze tego mi brakuje. Przydałoby się, żeby upływający czas się wyświetlał. Ale scena go liczy. Zobaczycie, że za chwilę gra zostanie zatrzymana. I gra się zatrzymała. Już nie mogę dalej się poruszać. Minęło te 30 sekund. No, super. Tylko, że przydałby się wyświetlany ten czas. Więc podobnie jak z punktami. Wracam do danych i utworzę zmienną. Nazwę ją czas. Nie będę robił, żeby ona była widoczna tylko dla konkretnego duszka, no bo nie mam tutaj takiej opcji. Teraz programuję zmienną dla sceny, dla wszystkich duszków. Ten czas równo upływa dla wszystkich. Czas jest. Mogę sobie go przestawić w ten róg, żeby mi nie przeszkadzał. I w tym momencie tak. Po naciśnięciu flagi ustawiam czas na 30 sekund i po każdym zmniejszeniu zmień czas o minus 1. Tak? I teraz będę już widział upływający czas. W prawym górnym rogu, jeżeli jeszcze powiększę, to będzie to lepiej widać. Upływa sobie czas, odlicza się ten czas. Mam jeszcze 20 sekund na polowanie na chrupki. 17, 16, 15, 14. Upływają sekundy. Po dojściu do zera jest stop gry i mysz urosła do takich rozmiarów. Tyle mi się ją udało nakarmić i zdobyła 73 punkty. No to teraz pozostała ostatnia część, żeby mysz po dotknięciu kota traciła swoje punkty, straciła swój rozmiar i wracała do pierwotnego stanu. No więc w myszy mam coś takiego, jeżeli dotyka chrupek, to zmień rozmiar, zmień punkty. No to jest dobre miejsce, żeby dołożyć kolejne jeżeli. Jeżeli dotyka chrupek, to ma zmienić rozmiar i zwiększyć punkty. Jeżeli dotyka kota, no jest dokładnie tak samo, jeżeli dotyka kota, to co zrób? Zmień rozmiar, wygląd, ustaw rozmiar na z powrotem te 50%, ten rozmiar malutki, podstawowy, no i traci punkty, czyli w danych ustaw punkty na 0. No i zobaczmy, jak to działa. Mysz zaczyna chrupki serowe, ma ileś zjadła, dotyka kota i znowu rozmiar spadł jej do zera. Rośnie, rośnie. I punkty spadły do zera i rozmiar wrócił do rozmiaru pierwotnego. Czyli działa. Nie wiem, czy zauważyliście jeden problem. Otóż punkty... Teraz na przykład uda mi się zebrać, powiedzmy, 3 punkty. No, zdążę czwarty, już nie. Zebrałem 3 punkty. Jeżeli uruchomię grę od nowa, to mysz jest mała, ale punkty są zebrane 3. Jeszcze musiałbym dodać czyszczenie punktów po każdym uruchomieniu gry. Czyli te ustaw punkty na 0 zrobić jeszcze też przy naciśnięciu flagi. I teraz myszka... ma za każdym razem zerowane punkty. Jeżeli skończę grę z wartością punktów, na przykład 4, to po ponownym naciśnięciu flagi znowu zaczynam od 0. No i w zasadzie w ten sposób doszedłem do szczęśliwego finału. Moja pierwsza wersja gry Kot, Myszka i Chrupki Serowe została napisana.